Reset Obywatelski. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, czyli cztery razy tak. No, w zasadzie Polska powinna być na tak, ale jest na nie. Jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest Reset Obywatelski, program Oczkoś w głowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiadomo gdzie kto to ogląda, a jesteśmy oglądani na całym świecie, za co bardzo dziękuję. Sponsorem dzisiejszego programu, tego co jest, jest Halina Kowalska, a sponsorem miesiąca jest Juliusz Bilarski. Marcin jest realizatorem tego programu, a ja będę tutaj do was mówił z tego przedmurza chrześcijaństwa, tylko po nie tej stronie muru, co tam zwykle się myśli, a przynajmniej niektórzy myślą. No i teraz okazuje się, że kampania, nie powiem, że powoli, jak żółw ociężale, rusza po szynach ospale, bo są różne kwiatuszki. Natomiast to, że będzie to kampania specyficzna przed specyficznymi wyborami, to już wszystkie, to kiedyś mówiono, znaki na ziemi i w powietrzu, na niebie, tak, na niebie ziemi, zwiastowały tenże właśnie fakt, że kampania jest jakoś taka, jaka jest. Zanim oczywiście o wszystkim opowiem i przedstawię swój jakże subiektywny punkt widzenia, to powiem tyle, że jest ankieta. Ankieta jest związana z najnowszą informacją, a mianowicie ankieta brzmi: co jeszcze ukradnie PiS? No bo najnowsza informacja była o tym, że kradną lotnisko Chopina. No to pytanie, odpowiedź, co jeszcze kradnie PiS? W ankiecie pierwsza odpowiedź jest kolumny Zygmunta, drugie Księżyc. Ja wiem, ale nie był skutecznie ukradziony. Trzecie, Stadion Narodowy i czwarte, kolorowe sny Polaków. Ankieta, co jeszcze ukradnie PiS, zanim przestanie rządzić. Jedynka, kolumnę Zygmunta, to jest taka waluta, która jest niezła. Na drugim miejscu Księżyc, ponieważ pierwsza kradzież była nieskuteczna. Na trzecim miejscu Stadion Narodowy. Dużo jest fajnych terenów, że można wybudować tam parę rzeczy i sprzedać to, na przykład jakąś ten Burj Khalifa można jeszcze jeden zrobić. Oraz na czwartym miejscu kolorowe sny Polaków. No cóż, oczywiście kolorowe sny nieprawdziwych Polaków, bo prawdziwych Polaków, prawdziwi Polacy snów nie mają, kolorowych przynajmniej. No dobrze, będzie oko na poezję. Dzisiaj Stanisław Lem, to jest mocna sytuacja. Jeszcze do wczoraj, do dzisiaj rana w zasadzie zastanawiałem się, od czego zacząć, bo jest ogólnie black. Black jest, i to czarny w sensie, black is black, ale dzisiaj podczas, czy pomiędzy panelami na takim spotkaniu na kampusie w Olsztynie, w zasadzie w Kortowie, dwóch posłów, czyli Watson i Holmes, ujawnili, że jest bardzo szczwany plan, śmiały, taki naprawdę junacki, żeby, a w zasadzie to już decyzja zapadła w maju chciałem powiedzieć na zarządzie oczywiście, żeby zlikwidować lotnisko Chopina, bo po chusteczkę takie lotnisko, które zainwestowało się tyle miliardów, i w zasadzie ono jest przy centrum miasta, skoro jest Warszawa Radom, taka nieodległa dzielnica Warszawy. No i buduje się też centralny szpital, znaczy może centralny port komunikacyjny. Znaczy buduje się, to jest dużo powiedziane. Ma się budować. Ma się budować i budować się musi. No ale jak PiS zostanie u władzy, to na pewno jeszcze kilka lat się tam różne rzeczy porobi. Natomiast drżycie lokalni kmiecie, bo po prostu PiS was stamtąd zmiecie, że tak dzisiaj nastrój wierszowany, polemiczny, ale to taka bardziej krotochwila skierowana do serca niż do rozumu, bo jeżeli mielibyśmy poszukiwać rozumu w tym, co się teraz dzieje w przestrzeni publicznej między powiedzmy Odrą Nysą-Łożycką a Bugiem, no to tam nie ma nic takiego. To rzeczywiście wyssało, jeżeli coś jeszcze było, zostało to, co zostało. No są powtarzanki jakieś,
Trwa ostra walka też na Kowalskiego Tygodnia. Wydawało się, że Mateusz Morawiecki nie ma szans, ale ponieważ wyskoczył z piękną agendą na temat Tuska, zresztą na temat kogo miałby wyskoczyć, to wyprzedził w ostatniej chwili pana posła perukarza, który rzucił takim żartem, że tak zażartuję, stojąc koło Pinokia zresztą, rzucił, że nie ma programu Platformy, ponieważ jest tłumaczony z niemieckiego. No, baki zrywać, pozrywali co mogli. Z kolei minister Sasin w tak zwanym międzyczasie udowadniał licealistom, zdaje się, a może też i tym z podstawówki, że jest w bardzo prostej linii, tak prostej, że prostej się nie da, jest szlachcicem. Serio, serio, serio. Bo znalazł taką wioskę Sasinową, albo Sasin, nie, Sasin nie, musi, Sasinowo musi być, gdzieś niedaleko tam, gdzie właśnie przebywał i wręczał, i stwierdził, że rozchyliwszy poły kontusza, podał rękę najbliższej Zosi, odzianej w te tam lampasy, tak. Czas umierać, naprawdę. Gorąco się robi na całym świecie, pożary się palą, a u nas wieś spokojna. Na zachodzie wojna, na wschodzie wojna i kapłani szatana odprawiają mszę, a u nas jeden Sasin udowadnia, że jest szlachcicem w prostej linii, a drugi popisuje się, że coś się z tłumaczeniem z niemieckiego mu nie styka. No, naprawdę, szczęśliwy kraj. Szczęśliwy kraj, gdzie Konfederacja chciałaby jeść psy, a przynajmniej nie ma nic przeciwko temu, może tak nie chciałby, bo mnie jeszcze nie było wiadomo. No i z tej piątki Mencena jeszcze zrobi się szóstka Konfederacji, czyli ludożerka jeszcze na koniec, na szóstym punkcie. No ale osoba, która tu podała dalej, przepraszam, nie pamiętam jej nazwiska, wyleciała z listy wyborczej za taki tekst, że mięso to mięso. Natomiast pan Sośnierz, który wrócił do Konfederacji, nie zdążył dobrać legitymacji i musiałby wylecieć bez legitymacji. W związku z tym na wszelki wypadek został niewyrzucony. No ale nie wiadomo jeszcze, bo główny fan terrible i zwolennik rozmnażania się jeszcze nie wstał, a drugi w tym czasie tropi profesorów z mównicą i mikrofonem, w związku z tym nie wiadomo, co będzie, jak wrócą z tych letnich, nie wiem, wypoczynków, letnich wojaży, etc. No oczywiście ja zaraz do tego wrócę, ale miała być poezja, rzut oka na poezję dzisiaj bez modyfikacji, ponieważ Stanisław Lem coś takiego popełnił pod nazwą Tchórz. I tutaj nie personifikujemy do nikogo, gdzie jest dużo lasów, no, na przykład w Świętokrzyskim jest dużo lasów. I teraz cytuję. Królem zwierząt jest tchórz, także śmierdzielem zwany. Żadnemu zwierzęciu w dżungli nie ustępuje z drogi, lecz widząc przeciwnika, bohatersko tył stawia. Na muszkę bierze i razi. Stare słonie tak są wrażliwe na śmierdziela, że go błagają na klęczkach, aby przestał. Pyton oraz boa dusiciel smród dobrze znoszą, ponieważ na widok cuchnącego króla puszczy nosy sobie zatykają winniczkami. Winniczek taki ślimaczek. Czasem jednak potężne tchliny przemagają, a wąż jęty szałem sam się kąsa i od jadu umiera. Tylko ludzie chodzący w gumiakach są na tchórza niewrażliwi. Ciekawe dlaczego nie. Żona śmierdziela rzadko używa perfum oraz służby domowej. W kwestii czym się śmierdziele żywią, nauka milczy. Znany jest tylko ich nauk spożywania ogórków kiszonych z chałwą. Zauważywszy śmierdziela, należy albo uciekać, albo śmierdzieć jak tylko się da.
Osoby krzepkie, rozwinięte i zuchwałe w pojedynkach takich nieraz zwyciężają króla puszczy. Trzeba po prostu śmierdzieć bardziej. Stanisław Lem. Taka poezja, dzisiaj była proza, ale bardzo poetycka proza. Tchórz. No i oczywiście każdy sobie tam podłoży, co sobie podłoży. Adam Mickiewicz też kiedyś pisał taki poemat, Tchórz na wyborach, ale zostawmy. No to dobrze, to po kolei. Po pierwsze Primo Black Hawk. No na wewnętrzano się już straszliwie, ale Black Hawków jest więcej. Bo jeden Black Hawk policyjny, jest ich dwa. I jak sobie raczył był żartować taki facet, co sprawuje podobno funkcję ministra, podobno w kancelarii, podobno prezydenta, stwierdził, że co się będzie kurzył, teraz jest sucho, wilgotno będzie później, taki Black Hawk, czyli czarny jastrząb, się zakurzy, zabrudzi, w związku z tym poprosił, żeby sobie przeleciał, tak żeby ten kurz strzepnąć. To czasami jest, że warto strzepnąć kurz z podróży, ale zrzuciwszy płaszcze. Natomiast, no i gdzie miał lecieć? No poleciał do najbliższy piknik patriotyczny, bo Black Hawki są prowadzone przez prawdziwych patriotów z konkretnymi wyrokami. Nie wyrokami, tylko z konkretnymi właściwościami, którzy polecą takim Black Hawkiem nawet w czarną tam tę dziurę, nie? No i ten Black Hawk przeleciał pod, ściął linię wysokiego napięcia, która była bez napięcia na szczęście, no i pozwolił przeżyć jedyny w swoim rodzaju symulowany atak helikopterów na ludność cywilną. Ludność cywilna zapamięta to do końca życia, na szczęście wszyscy przeżyli symulację, i zobaczyli, jak to jest pod ogniem, czy pod tymi śmigłami spiernicze z tak zwanego pikniku patriotycznego. I można by też dworować sobie jeszcze dłużej. Natomiast biedni ci policjanci, powiem szczerze, znaczy ten poza tym, co jest z wyrokiem, znaczy z wytycznymi, co przyleciał, to reszta jest biedna dlatego, że wiceminister Wąsik, już dzisiaj, znaczy w tym tygodniu już śpiewano ten Wąsik, ach ten Wąsik, ten coś tam, ach co za pląsik. Otóż helikopter przyleciał był na jego osobiste żądanie, prośbę, błaganie, czy tam co jeszcze. Przyleciał w takiej komendzie garda, można sobie sprawdzić, czyli na akcję leciał. No i to jest pytanie, co było przedmiotem akcji? Czy wzbudzenie tego kurzu, żeby tam zasnął nieboskłon i pokazał, że tam nikogo nie ma? Czy to był zamach na ministra? Czy rzeczywiście celem tego służbowego przelotu na piknik patriotyczny było po prostu ścięcie tej nieefektywnej linii pod wysokim napięciem, która nie miała w ogóle napięcia? Wiadomo, że straty w cywilach na wojnie zawsze są. Natomiast funkcjonariuszki i funkcjonariusze naprawdę współczuję, bo mając dowódców, którzy są idiotami i nie dbają o was, po prostu można doprowadzić do tragedii, oby nie. Liczę, że ta władza i pan komendant szybciej wylecą, niż trzeba będzie poczekać na tragedię, bo tak dalej być nie będzie. To jest wykluczone. No i Black Hawk, a dwa są takowe w policji, no po prostu się uszkodził, wylądował, poleciał, przegiął się na prawo, przegiął się na lewo, przegiął w ogóle sytuacji i wrócił, gdzie miał wrócić. W zasadzie nic się nie stało. Dużo jest internautów, którzy wysyłają zdjęcia, że na te pikniki patriotyczne wożone są lawetami czołgi. No rozumiem, że te trzy Abramsy są do wzięcia, są czołgi twardy, no i ten jeszcze ten jeden taki, co tam, nie wiem, czy on już jest, czy go nie ma, ale też powinien być, więc lawetami wożone, żeby na piknikach patriotycznych
apolitycznie wystąpić przeciwko opozycji aktualnej, a popierać władzę również aktualną. No tak to się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że żeby policja się nie martwiła, że ma tylko dwa Black Hawki, z czego jeden jest na piknik patriotyczny, a drugi, nie daj Boże, na akcję, bo minister Błaszczak pojawił się ostatnio w sklepie z helikopterami, rzucił na stół platynową kartę kredytową i powiedział: za wszystko helikopterów. No i okazało się, że na karcie było tyle kasy, że mógł zamówić 180 helikopterów na wynos, czy na wylot. Nie wiem. W związku z tym niedługo na piknikach patriotycznych będzie więcej Black Hawków, chociaż tam są jeszcze Apache zamawiane. W związku z tym naprawdę fantastyczny minister. No, dużo miał na karcie, rzucił kartą za wszystko helikopterów. Mógł wymieszać, mógł zdywersyfikować, że helikoptery na wynos, a po czołgu na miejscu. No ale cóż, no, zadecydował. Jeszcze podobno też w sprzedaży wysyłkowej, i to płatność jest przez internet, zamówił dwie łodzie podwodne, trawler i kuter rybacki. Rozumiem, że kuter rybacki to ten, tak, dopisali mu jako ten, no, obowiązkowe, tak? Jak się jeździ na południe Europy, to chleb jest obowiązkowy, chleb i masło, czy chleb i oliwa. Tak tutaj przy zakupie 180 helikopterów, dwóch czołgów na miejscu i no właśnie tego tam na wynos, to jest kuter rybacki obowiązkowo. No ale tu się nie ma co martwić, dlatego że wujek Jojo ma dużo znajomych na wybrzeżu, sam pochodzi już z wybrzeża, typowy góral wybrzerski, i zbiera różne CV. Poza tym jest dobrym wujkiem. To jest ważne, że on tam się tam odzywa czas do czasu, ale naprawdę spełnia życzenia siostrzeńców, nie wiem, czy kogoś tam jeszcze. W każdym razie wujek Jojo przejął to, no i się okaże, że za chwilę wszystko będzie w normie. Natomiast pytanie, co na tej karcie jeszcze jest, skoro można było kupić, może to był limit dzienny 180 helikopterów i powinien pan Mariusz wrócić następnego dnia, ale poczekać, żeby transakcja była przed północą, i tuż po północy mógłby zamówić drugie 180 helikopterów. Co ciekawe, to są helikoptery, które nie będą kupowane z obsługą, czyli nie ma takiej opcji, chociaż bardzo pan premier się dopytywał, czy da się kupić taką wersję, że można kupić go z pilotem i załogą. No to oczywiście tam się pośmiali, ale pan premier nie wyglądał na za rozbawionego, ponieważ chciał kupić dobrych pilotów z dobrą obsługą i byliśmy w stanie za to zapłacić po prostu. No i teraz nasi dwaj biedni, nie biedni, króliki doświadczalne, no właśnie uczą się pilotować te Apache, te Black Hawki i tam coś jeszcze innego. No i tak to wygląda. Takim Black Hawkiem, można powiedzieć, jest też Black Roman, który nadleciał gdzieś z okolic Warszawy na wybrzeże, wycelował w Sopot, no i prawdopodobnie dostał miejsce na liście w Świętokrzyskim, a jak wiemy, lista pod kątem, jeżeli chodzi o posłów Koalicji Obywatelskiej, jest wypasiona, tam jest łeb w łeb, noga w nogę, wszyscy świetni, wspaniali i anonimowi, co jest ich atutem oczywiście, bo jest potrzebna wymiana elit, no ponieważ to jest duży okręg, tam Zbigniew Ziobro wyciągnął 10 mandatów, no to w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o koalicję, no to radzą sobie jak umieją, bo tak, Black Roman jest na ostatnim miejscu, 32. To ciekawe, nie? Że są takie miejsca, ostatnie 32. Natomiast na pierwszym miejscu jest pani poseł Okłan-Rynowicz, Marzena zresztą. Na drugim trochę nie wiadomo. I ale szef regionu, to wiadomo. I patrząc od 3 do 31, w zasadzie
Wszystko jedno. Stąd myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński jest blisko tego wiersza Stanisława Lema, czyli poezji, ponieważ to jest tak, jak Louis Dufiné łowił ryby w żandarmie na emeryturze, czy siedział nurek i mu podpinał ryby, no to jeżeli Jarosław Kaczyński zdecyduje się wystartować z województwa świętokrzyskiego, to jest jeden okręg, 32 mandaty, no oczywiście, tak jak mówię, PiS ma teraz 10, koalicja 3, a pozostałe ugrupowania, czyli 4 ugrupowania jeszcze są, czy 3, PSL, trzecia droga, ale ich nie ma. Jeszcze ktoś jest po jednym mandacie. Konfederacja, przepraszam, Konfederacja. No to teraz rozumiem, że po pierwsze Jarosław Kaczyński idzie na rekord, no bo skoro Ziober wykręcił 10, no to on 10 to robi prawą ręką, tak? No to teraz jak weźmie się do pracy, to zobaczymy, kamień na kamieniu nie zostanie, ale Świętokrzyskie jest przyzwyczajone. Tam w górach, tam kamienie też takie leżą i bardzo fajnie, zresztą świetny okręg. No ale coś tak, no i myślę, że pies z kulawą nogą, o psach też jeszcze się powiem, pies z kulawą nogą się nie zainteresował, czy tam Platforma wyciągnęła czwarty mandat, czy jeden im odpadł, czy walczyła, czy nie walczyła. Gdyby nie szef Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, emeryt z Sopotu, no nie przejechał tym prętem po kratach, że nie ma spania, bawimy się. Ty też, no i tamci też. No i obudzi Jarosława, Jarosław w tych walonkach, w tych kalesonach, nadepnął tam na kota, na kuwetę, no w ogóle ja jak berety. No i usłyszał, że Jarosław robi to specjalnie dla ciebie. Ponieważ nie znał kontekstu od początku, no to się przestraszył, co też Tusk może robić specjalnie dla niego. A niestety nie o to chodziło. Po prostu Donald Tusk powiedział, że żeby się tam Jarosław nie nudził, to zapuszcza mu no, intelektualistę, jego byłego wicepremiera, Romana Giertycha, czyli Black Roman jest przewidziany, żeby operował też chyba w komendzie Garda w województwie świętokrzyskim. Rodzi pewne komplikacje, dlatego że Donald Tusk, jak zwykle, z nikim tego nie skonsultował, rzucił to ze sceny. Pytanie, czy żart ze sceny się powiela, czy nie. A jeżeli jest ważny, no to nie ma o czym gadać. Tam na 32 miejscu był inny poseł i poseł do tego właśnie. A nikt się niego nie zapytał, po prostu walec historii przejechał i on jakby wyszedł z drugiej strony albo nie wyszedł, no to dalej nie ma o czym mówić. Czyli na razie Black Roman obstawia 32 miejsce, czyli ostatnie na tej liście. Jako pierwsza pewnie to posłanka Okła. No i ciągle drugi, szef regionu, no od trzeciego w dół, bez znaczenia. Natomiast może być psikus, że Jarosław no jednak nie wystartuje ze Świętokrzyskiego. No tu jest dosyć skomplikowana sytuacja, ponieważ pan Kaczyński no musi liczyć się z tym, że najstarsze, najdalej schowane takie dziury, znaczy te szczury biurowe już usłyszały, że ucieka z Warszawy. No to teraz jak się dowiedzą, że ucieka z Kielc, to same spakują te tobołki i ruszą, nie wiem gdzie, na zawsze. Ale na pewno nie na południe, ponieważ tam pożary szaleją. To jest klasyczny przykład tego, że ziemia jest płaska, a na dwóch grzbietach jest tych słoni i tam żyrafy podjadają z tamtej strony, bo tam głowa chodzi na to. Ziemia jest płaska do tego i żadnego ocieplenia nie ma, jest coraz zimniej. A pożary to jest zaproszenie. W związku z tym spłonęła wyspa jedna na Hawajach zupełnie w całości. Z dużym poświęceniem było widać, że ratunek trwa. Natomiast ogień się rozprzestrzeniał w takim tempie, że naprawdę no, można było się przestraszyć. Kanada oczywiście, tysiące hektarów lasów płoną. Teneryfa w 1/4 spłonęła. Co tam jeszcze? No Rodos oczywiście, no, wielka radość, jak się na Rodos pojechało. I wszyscy uważali, że nic nie zrobili, że wszystko tam się potoczyło na miejscu.
a oni tylko dostawali z tego informacje. Dobrze, no to teraz tak. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że Black Roman zrobi wynik, na pewno zrobi to samo, co zrobił Black Hawk na pikniku patriotycznym, czyli będzie dużo zamieszania. Zakładam, że Black Roman zerwie nie jedną linię wysokiego i niskiego napięcia. Jest duża szansa, że jednak złapie ten pion, wyrówna lot i wyląduje bezpiecznie. Oczywiście trwa ogólnonarodowa dyskusja o najważniejszym problemie, jaki dotyczy III Rzeczpospolitą versus IV po 1989 roku, czy Roman Giertych na 32 miejscu okręgu świętokrzyskiego. To jest dobrze, to jest źle, jeżeli dobrze to dla kogo, jeżeli źle to dla kogo. Naprawdę pasjonujące. Emocje są większe niż na grzybach, natomiast jak się próbuje przeczytać jakieś informacje, no to docierają informacje, że geniusz Jarosław wykonał takie trzy ruchy i nikt nic nie wie. I to jest niesamowite, bo tak jak w tangu trzeba być mistrzem pierwszego kroku, tak w PR-ze, wizerunku i w różnych innych rzeczach dobrze byłoby no nie ciągnąć się w ogonie i nie być po prostu klasowym fajtułapą stawianym do kąta z gilem w nosie, tylko po prostu aleluja i do przodu. To, że to akurat aleluja, to nieważne. Tam można sobie zakrzyknąć, co się chce, natomiast tradycyjne grudniowe spotkania świąteczne są bardzo fajnym sposobem, żeby sprawdzenia, czy rzeczywiście to jest to samo, jeżeli takie samo, to gdzie kupione, za ile, kto przepłacił, kto się nie zna i obydwie fantastycznie wyglądają w tej sukience. To już jest taka brednia, natomiast fakt jest faktem, że tydzień wcześniej był odpalony jeszcze Black Kołodziejczak i on też już grasuje po polach i oceanach, znaczy po polach i oceanach zboża, kilka razy wystrzelił i minister Telus nie zdążył przybiec z gaśnicą, w związku z tym pożar zaczyna się tlić. No i to, co w Polsce jest urocze i takie chyba wyjątkowe, że znowu poziom obrażania, agresji, tego hejtu, bezinteresownej zawiści zaczyna rosnąć. Ewidentnie zaczyna porosnąć. Polacy wypoczęli, niektórzy nie wypoczęli. Już jest fajny powód, żeby się ponapierdzielać, ale też oczywiście inne pozostałe rzeczy, czyli przytył, nie przytył, tam coś jeszcze i tak dalej. To jest coś, co wam się należy po prostu jak psu zupa. Ja wiem, że o tych psach cały czas mówię i tutaj leży mój pies i macha ogonem, bo myśli, że to jest coś pozytywnego, ale złożyłem mu przysięgę, również jak kilku polityków widziałem na Twitterze, że na pewno go nie zjem. Na pewno nie w tym tygodniu i na pewno nie w tym miesiącu. W związku z tym ja sobie żartuję, to jest makabreska, ja to oczywiście za chwilę powiem. A propos tego, co jest, że pan Morawiecki, który zatrudniony jest na stanowisku premiera, że kłamał, kłamie i kłamać będzie, dlatego że przestał rozróżniać, gdzie miał kłamstwo, gdzie miał prawdę. I wszystko mówi to z takim przekonaniem i tak prawdziwie, że praktycznie jakby naprawdę był czysty, nawet może by miał jakąś piżamę znalazł, coś takiego tam, to może się ubrał, ale mówi to po prostu z podniesioną głową, z wyraźnym satysfakcją na swojej zapracowanej twarzy. I jakby to przeanalizować, ja się staram to analizować, ale w pewnym momencie jestem zmuszony jednak udać się do dużego białego telefonu i przeprowadzić rozmowę międzynarodową. W związku z tym ten przekaz jest urywany, ale naprawdę on był na tym pikniku i na spotkaniu, przepraszam, i absolutnie powiedział, że tak, jak najbardziej. W związku z tym nie ma co tutaj marudzić. Dobrze, ale w związku z tym, że jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, jeszcze może jedną przed muzyką powiem, że a propos tej Konfederacji, którzy poszli w taką tą narrację, jak Konfederacja jeszcze wymyśli kilka takich game changerów, to ma duże szanse skończyć poniżej progu 5% i największe ekscesy Korwin-Mikkego oraz największa brutalność i chamstwo
pana Brauna, no nie pozwolą im więcej, tym bardziej, że Menzel ma związane ręce i jak się okazało, wyprzytykał się też umysłowo, w związku z tym to nie idzie na razie. Pan Bosak rzeczywiście staje na rękach, nogach i robi szpagaty. Przypomniał sobie nawet, że tańczył kiedyś z gwiazdami, no ale na razie nic. Dzisiaj ukazał się sondaż no, wiarygodny absolutnie CBOS-u wakacyjny, gdzie PiS ma prawie 40, a Platforma ledwo 21 przekroczyła. W związku z tym siala la la la, zabawa trwa, a ponieważ ja śpiewać tutaj raczej nie zamierzam, bo mam na względzie wasze uszy, w związku z tym powiem tylko tyle, że jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest program Oczkość w głowie w Resecie Obywatelskim. Wspierajcie nas, kochajcie nas, my was kochamy bardzo, a jak wrzucicie coś do kiesy, no to się wszyscy ucieszymy. Reset Obywatelski. Halina Kowalska jest sponsorem dzisiejszego programu, a sponsorem miesiąca Juliusz Pilarski. Realizatorem jest Marcin, ja nadal jestem Mirkiem Oczkosiem. To jest Reset Obywatelski, a w Resecie Obywatelskim program Oczkoś w głowie. Jest to program prawdziwy w czasach na niby. No ale dostałem taką informację, że jak to na niby, skoro można zakorbić lotnisko. No to zobaczmy wyniki ankiety na półmetku. Pytanie było, co jeszcze ukradnie PiS? Kolumny Zygmunta, Księżyc, Stadion Narodowy, kolorowe sny Polaków. No i kolorowe sny Polaków są na pierwszym miejscu. Jak widać, Stadion Narodowy moglibyśmy oddać, nawet kolumny Zygmunta moglibyśmy pisiarom sprzedać albo dać w leasing, chociaż z nimi to nie warto, bo wiadomo, czy nie oszukają. Księżyc jeszcze mógłby tutaj nawiązać, ale kolorowe sny Polaków 51%. No dobrze, głosujmy dalej, natomiast chyba wszystko jest jasne i tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Żadnych ograniczeń, no bo wiadomo, po kawałku, tak, nie? Zobaczcie, chyłkiem, boczkiem da się różne rzeczy wyprowadzić, a to na wujka, a to na babcię, a to na dziadka, a to na fundację, a to na Glińskiego, a to na innego Glińskiego, na tamtego, śmego i owego. Willa plus, ciotka plus, buty plus, na końcu w kasie minus, ale najlepszy jest ten jaszcząb z NBP-u, który po prostu policzył, że inflacja mu spadła, na co ludzie ucieszyli się, że ceny spadają, a to okazało się, że to w ogóle spada na łeb, na szyję nasza możliwość kupowania, bo jest coś takiego na R, co się nazywa recesja. No ale co będziemy? Nie będziemy się nad sobą tutaj użalać, ani sobie robić kuku, bo poziom edukacji w Polsce jest zatrważający, ale jak może być niezatrważający, skoro najmniej szanowaną grupą obywateli w tym kraju są nauczyciele. I to jest przerażające. Nauczyciele, którzy powinni być dopieszczani, noszeni na rękach i przede wszystkim wynagradzani. Jeżeli ktoś ma siłę i jeszcze życie przed sobą, to pierwsze co robi z tego zawodu, nawet nie będąc nauczycielem czy nauczycielką języka angielskiego, robi escape z tego roomu, ponieważ no to już pies z kulawą nogą się tym nie interesuje. No i jak się ten minister, jak on tam nazywa, ten Czarnek, przepraszam, to też jest ciekawe, specyficzne, że jest minister już jednego i drugiego. PiS potrafi to tak wszystko skonsolidować, że po co byśmy mieli minister od edukacji narodowej oraz szkolnictwa wyższego, czy minister obrony narodowej, nie wiem, edukacji narodowej. Narodowa tu pasuje, edukacji nie ma, tajne komplety są, dzieci z rodzin, które 500 plus traktują jako dodatek do wyjścia do McDonald'sa, chodzą do szkoły zupełnie gdzie indziej. Zresztą nowa klasa panująca, nowa klasa, nie wiem czy średnia, bo to się obrażą, że są klasą średnią. Tak jak mówiłem już, w Sasinowie Górnym czy w Sasinowie Dolnym minister Sasin odnalazł drzewo swoje szlacheckie i
tak skromnie zaznaczył, no jestem szlachtą, co zresztą widać. I dowcipy się pojawiły. Najlepszy, który słyszałem, ale też czytałem, to jest taki, że ktoś napisał, albo nie, przepraszam, to bracia Chimkowie powiedzieli, że rzeczywiście przez telewizor, jak nie ma dobrego obrazu, to nie widać, czy pan Sasin chodzi w garniturze i w marynarce, czy w kontuszu. No, złośliwych nie brakuje, a on swoje wie, tak jak bardzo dobrze wie swoje pan Suski. Ja już mówiłem, że Kowalskim tygodnia został Mateusz Morawiecki na ułamki tych tam, no w zasadzie od 0,3 Kowalskiego przegrał z Mateuszem Morawieckim, który raczył jeździć po Polsce i jak zwykle mówić od rzeczy. Dalej, to jest Kowalski tygodnia, ale jest też konkurs na Hamaroku i wydawało się, że to pierwsze miejsce jest niezagrożone, to znaczy, że jest bezpieczna przewaga punktowa i że nikt się nie zbliży do kolegi Terleckiego, ale okazało się, że nie wolno spoczywać na laurach, a to trochę tak było widać, że pies spoczął na laurach i już nie patował tym, tylko pozostawaliśmy we wdzięcznej swojej pamięci, co tam było mówione. Zresztą wybitna postać, jeżeli chodzi o z tej dziedziny chamstwa na sali sejmowej. Chyba nie miała Rzeczpospolita na wicemarszałku tak godnej osoby, która by i kopnęła, i opluła, i unurzała w błocie, ale też i upomniała, i wycięła głos. Otóż wyprzedził go, przynajmniej w tym tygodniu, ksiądz, i tu ja przemilczę nazwisko, żeby nie promować. Zresztą pytanie, czy ksiądz, ponieważ został pozbawiony praw do prowadzenia mszy i tam trwa taka krótka dyskusja w Watykanie, w komisji etyki, co mu zrobić, czy co mu obciąć może. Krótka komisja, czy krótko działająca, to tak około 2 do 3 lat. To jest short program. To tak szybko żadna komisja w Watykanie nie działała. Teraz działa szybko, no ale też i podłoże jest ciekawsze, jest sympatyczniej, zawsze można się napić kawy poza obemem kościoła. Dobrze. I ksiądz obejrzał bieg naszej cudownej lekkoatletki, która zdobyła wicemistrzostwo świata. No i dziewczyny biegają teraz już też w takich dłuższych trochę tych shortach, bo były takie różne przymiarki do tych. Szło w stronę stringów oczywiście, ale na szczęście się opamiętano. I chodzi o to, żeby były wyniki, a nie żeby się jakiś ksiądz zboczeniec, czy inny zboczeniec, czy inny ksiądz oczywiście oglądał, no ale zamiast się cieszyć z wygranej, no to oczywiście zauważył tatuaże. Gdzie on patrzył w ogóle? Na nogach, ja w ogóle nie zauważyłem. Patrzyłem na, jak po prostu biegła fantastycznie. Natomiast ksiądz powiedział, że to jest wynaturzenie. No to po prostu zrównał ją tak z ziemią i tak sposponował. I w zasadzie to koleżanka szatana i jego kolegów. W związku z tym zrobił to w sposób niezwykle delikatny, chamski. No to na razie jest na pierwszym miejscu. Tak to wygląda. Oczywiście w stosunku do tego, co się działo, to o czym mówiłem w pierwszej części, to rzeczywiście Jarosław Kaczyński jest trochę w matni. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że on teraz będzie musiał na przykład uciekać dalej. No i przypomina mi się ta scena właśnie z Killera chyba pierwszego albo drugiego, już mi się to myli wszystko. Z pierwszego, jak Janek Machulski, świętej pamięci, mój fantastyczny dziekan ze szkoły, moje pierwsze studia, mówił w filmie jako komendant, mówił do komisarza Ryby, mówi: Ryba, liczba killerów w więzieniu musi się zgadzać, musisz być jak wściekły byk, na co Sztur mówił: będę, musisz być jak Tommy Lee Jones w Ściganym, będę. No i wszystko się zgadza, tylko taki Harrison Ford, jak i kraj, nie? Bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że Roman Giertych no jest Tommy Lee Jonesem i jeszcze przez komendanta Tuska tak zbryfowany, natomiast nijak sobie nie mogę wyobrazić
Jarosława Harrisona Forda Kaczyńskiego, który po prostu, zresztą tam był postacią pozytywną akurat w tym, a tutaj po prostu wszystko można powiedzieć o Jarosławie Kaczyńskim, naprawdę wszystko. Część będzie prawdziwa, część nieprawdziwa, ale na pewno nie można powiedzieć o nim, że jest szlachetnym, dobry i pełen wzruszeń. Myślę, że nie czytał, ale gdyby mama mu czytała kiedyś Alicję w Krainie Czarów, Anię z Zielonego Wzgórza, to mógłby sobie zadać takie pytanie retoryczne, może nie retoryczne, ale czy wolałby być bosko piękny, czy oszałamiająco dobry, to ja jestem przekonany, że wybrałby opcję A. No ale może się mylę. A może mama czytała, trudno powiedzieć. Ta Alicja w Krainie Czarów też oczywiście, tak długo trzymanie się stołka powoduje, że jeżeli Jarosław Kaczyński zacznie zanikać politycznie, to nawet uśmiech nie zostanie. A w końcu ten uśmiech tam zostawał, jak kot znikał. Natomiast tutaj mogliby się ze Zbigniewem Z, zwanym Zero, 000 zgłosić się, bo tam była taki właśnie, a propos interpretacji prawnych, logika mówiła coś innego, a prawo mówiło i sprawiedliwość coś innego. I taki znamienny tekst tam pada, że to jest najstarsze prawo w kodeksie. No i przytomnie podsądna powiedziała, no wobec tego powinno być numer 1, a nie tam 49 czy 57. I to świetnie oddaje też tą logikę pisowską, po co to prawo jest, że prawo nadrzędne, prawo narodu, czy tam zdania jest nadrzędne nad prawem. I to mówił miłośnik Związku Radzieckiego, przepraszam, Rosji Putina, wielki taki orędownik, ale słowo znam, ja pierdzielę, orędownik pojednania z Rosją i z Putinem, taki, no nie żyjący też już marszałek senior, Kornel Morawiecki. Tak jakoś przypadkiem, a może nie było przypadkiem, tam różnie bywało w tych czasach, ojciec przyszłego premiera. I to nie ten taki literacki ojciec, tylko rzeczywiście z krwi i kości prawdziwy ojciec, taki alimentowy. Kornel Morawiecki miał syna Mateusza, który kształcił się, był w różnych kierunkach i już walczył od najmłodszych lat z precz komuną oraz oczywiście sadził drzewa, wodował mosty i różne tam inne rzeczy. Kółka graniaste u pana starosty też zdarzało mu się robić. No ale to już zapętliłem, ja się zapętliłem. Chodzi o to, że... A już wiem, właśnie, a propos, że Jarosław Kaczyński nie wiadomo, co zrobi, bo nie ma dobrej rady. Znaczy, może wrócić do Warszawy, to może chyba najprostsza rada, jaka by była, no bo aktualnie Żoliborz jest tak obstawiony, że te nyski nie mogą wyjechać, bo jedna drugą blokuje, no w związku z tym najłatwiej był tam wrócić, powiedzieć, że on nic nie mówił takiego, że jedzie do Kielc. No i tu by przypominał takiego żelaznego karła imieniem Wasyl z audycji Nie tylko dla orłów, w programie, kiedyś był taki program w Polsce, program trzeci Polskiego Radia. Nawet sobie nieźle radził i po liście przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego występował albo Teatrzyk Zielone Oko, albo właśnie Kącik Hitów dla Emerytów, albo Lista Przebojów dla Altbojów, ale było Nie tylko dla orłów. I tam był właśnie taki żelazny karzeł imieniem Wasyl, który wyruszył w słynną podróż do Kielc, ale do tej pory nie dotarł. I Jarosław Kaczyński może wystąpić tutaj w roli tego żelaznego karła imieniem Wasyl, który wyruszył w podróż do Kielc, ale czy dotrze, no to Kielcy to raczą wiedzieć. Dobrze, co się dzieje na PKP? Naprawdę hasło wyborcze partii dwóch rządzących jest bezpieczna przyszłość Polaków. Ale tam nie ma, że znak zapytania, wykrzyknik, nadrzędnik, biernik, miejscownik, nie wiadomo, o co chodzi. Czy to ma być ta bezpieczna przyszłość Polaków, czy ona gdzieś jest, czy mamy ją zbudować, nie wiem, napompować, ukraść, no to też różne są modele biznesowe. Takie partnerstwo publiczne, państwo publiczne,
W zasadzie mamy państwo oczywiście prywatne i to było dobrze widać po wypowiedzi marszałka, właśnie mojego ulubionego chama, który mówił, że wszystkie instytucje państwowe, począwszy od CBA, skończywszy na NIK-u, powinny dbać o wizerunek państwa, tego rządu i partii rządzącej. No, brawo, ja myślę, że pies ma rację, a propos właśnie pies. Pies się nie boi, że go zjedzą, bo tam nie ma co jeść. I nawet jakby się na niego zasadzali, no to jest w stanie jeszcze wystawić to, co było zapisane, Lem napisał kufę, tak? I zaatakować z pełną zajadliwością. Natomiast co się dzieje na PKP? Okazało się, i że to jest prawda oczywiście, że te pociągi stopował jakiś policjant z Białegostoku, pewnie podwyżki nie dostał, ale to jest i tak piekuś, bo wyglądało na pomoc, bratnią pomoc Władimira Putina i tego, jak się nazywa ten król kołchozu, sowchozu, Łukaszenka. Pomoc Polakom polskiego pochodzenia, czyli PiS-owi wygrać wybory, albo żeby wprowadzić stan wyjątkowy, okazało się, że żeby zatrzymać całe te wszystkie pendolina, zresztą pendolino kupował Tusk, to jest obrzydliwy, obrzydliwy jest pociąg, to nie ma tam, że potrzeba się włamać do systemu, jak w filmach fantazy takim, albo science fiction, gdzie, albo jakichś takich sensacyjnych, gdzie mózgowcy porywają satelitę, dostają się na Marsa, wylatują na Pluton, podłączają się małym jackiem, no i tam w ogóle się coś dzieje, tylko tutaj normalnie, bez żadnej tam żenady, radio i coś do przyciskania, jakiś taki zestaw, nie wiem, cicho mówiący, w każdym razie napisałem sobie, 200 zł to kosztuje, żeby zatrzymać pociągi pod specjalnym beznadzorem. No i u Czechów przynajmniej można było się pobawić na stacji kolejowej. U nas jest wielka smuta, bo wszyscy siedzą i czekają na wyrok. Czyli aż spłynie światło z Żoliborza i powie, może dziś nie, albo może dziś tak. No i właśnie ten zestaw za 200 zł powoduje, że można wykoleić pociągi w Polsce, a miało być wszystko zbudowane, ten system cały taki właśnie, że z Marsa, Plutona i że trzeba się połączyć z Pathfinderem, chociaż już nie żyje, ale nie wiem, tam z teleskopem Hubble'a czy zderzaczem Hadronów i wtedy będzie można to ustawić, ale pieniądze są. One są w jakimś takim miejscu dziwnym, bo w Unii Europejskiej. Komisja by nam chętnie dała, no ale sami prosiliśmy, żeby nie dawać tym, co nie będą przestrzegać praworządności. No i słowo się rzekło, kobyłek u płota, no i po prostu to wszystko idzie, a my pieniędzy nie mamy. I to jest rzeczywiście zdrada i zbrodnia, bo to są pieniądze, które można wziąć. A nawet dla innego elektoratu, jak powiem, wziąć można. Dodam jeszcze do ręki, nie brutto, nie netto. A ponieważ oni nie brać tych pieniędzy do ręki czy nie do ręki, to znaczyć, że zero mieć coś na Balbinę. Prawdopodobnie zero mieć na Balbinę dwie wieże, no tak, jakby srebrna, tak. I zero mieć to w zeznaniach tego Bifillingera, czy jak on tam się nazywa, 50 tam milionów czy tysięcy, plus jeszcze błogosławieństwo księdza, który znikł był, nawet uśmiech nie został po nim. No i ten zero mieć, te tam kwity i dlatego ten Balbina robić to, co zero chcieć. To jest najprostsze wytłumaczenie tego wszystkiego, no bo inaczej tylko frajer nie bierze takich pieniędzy. A jak wiemy, śmierć frajerom. Jak popatrzeć na te wszystkie kraje w Europie, to już nie jest 27, nie, już jest z powrotem 27 do 1, nie, 26 do 1. Już dlatego, że Great Britain sobie zrobił Brytan i ma teraz problem z Great, ale to już ich problem. Chcieliby wrócić, ale już prom odpłynął, tunel jest zasypany, a ten, no, jak się nazywa ten, lotniska, a czyli Concorde został już zawieszony, nie lata. Dobrze, co ja wiem jeszcze? A, przepraszam, bardzo ważna rzecz, bo jest grany cały czas. Prigozhin, Pagip. Ja bym powiedział, że na dueli
i Rosjanie by powiedzieli, albo nauczycielki języka rosyjskiego na dueli, czyli w pojedynku. I że to nie było tak. No tak. To właśnie kolega Prigozhin ze swoim kolegą Wagnerem, takim tym, polegli na dueli, tylko że oni nie wybierali rodzaju broni. Rodzaj broni wybrał ich przeciwnik Władimir Putin i wybrał rakiety. Zdaje się, że ziemia-powietrze, albo wybrał, nie pamiętam, Semtex czy coś takiego, chyba Semtex wybrał, tak. No i losowanie wykazało, że on jest pierwszy w tym. No to jak oni lecieli tym tam, tym takim nowoczesnym Boeingiem czy czymś, to ten Semtex wprowadził do akcji, ponieważ nie było rekontry, no to Semtex zrobił taką właśnie dziurę w kadłubie i tam ci wypadli jakoś tak nieszczęśliwie, nie na trawę, tylko się połamali. No i 10 osób zostało zidentyfikowanych jako, znaczy nie, że wszyscy jako Prigozhin, nie, nie, spokojnie, chociaż ja bym się nie zdziwił. Rosjanie pod tym względem, jak Rosja długa i szeroka, nawet jak się poobcina niektóre republiki, to ma taką tendencję właśnie do nieziemskości, nierealności. W końcu tam Iwan Samozwaniec. W związku z tym ja się trochę nie zdziwię tak bardzo, jak za pół roku jakiś Prigozhin przyjdzie, powie, że on tam przeżył, bo latał jak ptica. Natomiast jest ciężko do wykorzystania, no to dzisiaj wykorzystano. Otóż Mariusz Kamiński zaczął widzieć białe te, nie myszki, białe noce i zauważył w czasie Białej Nocy, że tuż przy granicy robi zbiórkę grupa Wagnera, że będą śpiewać na głosy Kalinka, Kamaja. I złożył protest. I zanim protest złożyli pozostali melomani, czyli Litwa, Łotwa, Estonia oraz no Czesi, to też nam śpiewali, że właśnie protestują. Protestują, że to wcale jest niefajnie i że w ogóle nie ma o czym gadać. W związku z tym no, nie zdążą mówić referendum, ale referendum to jeszcze będzie trwało i nie zdążą mówić slapa. I dwa słowa tylko jeszcze powiem, że SLAP to jest strategiczne, to są strategiczne procesy sądowe przeciwko udziałowi publicznemu. Doprecyzowanie jest takie, że lub strategiczne spory przeciwko udziałowi publicznemu mają na celu ocenzurowanie przeciwnika, no przeciwnika, kogoś, bez wyroku sądowego jeszcze, tak, czy uciszanie krytyki. A polega na tym, że są obciążone kosztami obrony prawnej, czyli tych procesów, dopóki nie zrezygnują z krytyki bądź przeciwu. No i w Polsce rozwija się właśnie, znaczy świruje jeden gość, który na prawo i lewo rozdaje te mandaty, jakby był pijanym konstablem na Piccadilly Circus. Natomiast rzeczywiście jest to klasyczny slap przez P na końcu i kolega mówi, że chciałby zobaczyć na koniec programu, żeby się skompromitował. No to właśnie, co to znaczy slap przez 2P, to strategic low suit against public participation. Nie wiem, na ile się skompromitowałem, ale to jest grane i do wyborów będzie, 48 dni do wyborów. Dobrze, zobaczmy sondaż. Sondaż. No i to nawet z kolorowe na jedno spadło, urosło komuś, nie wiem komu, chyba kolumnie Zygmunta, ale ponad 50% ankietowanych wskazało, że PiS w następnej kolejności ukradnie kolorowe sny Polaków. Nie dajmy się, absolutnie. Dobrze, to był program Oczkość w głowie, Reset Obywatelski. Wspomagajcie nas, będziemy wam bardzo wdzięczni. Oglądajcie nas, mnóstwo wspaniałych autorów, autorek i programów, z których można się bardzo dowiedzieć. I nie ma żadnej ściemy, wszystko jest prawdą, tylko prawdą i całą prawdą. Tak mi dopomóż, w co tam wierzysz. Trzymajcie się, nie dajcie się, jestem Mirkiem Oczkosiem. To był program Oczkość w głowie, program prawdziwy w czasach na niby. Do przytulania przystąp. Bye, bye. Reset Obywatelski.